kalendarzu dopiero połowa sierpnia. Dla wielu to szczyt lata, ale dla przyrody to czas wzmożonej pracy i przemiany, do zbliżającej się jesieni, a następnie do zimy, bo choć my jeszcze jej nie czujemy i nie widzimy, to świat Jury Krakowsko-Częstochowski już wie, jesień nadchodzi wielkimi krokami. Przyroda już powoli zaczyna się przygotowywać do zimy. Ptaki zmieniają swoje opierzenie. Część z ptaków już powoli zbiera się do odlotu. Za niedługo zaczną się sejmiki bocianów, które będą się zbierały razem i później przelatywały do ciepłych krajów. Rośliny zaczynają inwestować w swoje części podziemne, w korzenie, w bulwy, w których przechowują materiały odżywcze na zimę, tak żeby na przyszłą wiosnę mogły znowu rozrosnąć się i zakwitnąć po raz kolejny. Jednak w tym okresie mamy też jeszcze trochę kolorów, a są to szczególnie łąki i murawy naskalne, które są najpiękniejsze w tym najcieplejszym okresie. Wciąż jednak możemy odwiedzać dolinki krakowskie, które przepełnione są kolorami i zachwycają swoimi skalnymi zboczami. Nie udałoby się to jednak, gdyby nie etatowi pracownicy dolinek, którzy dzień w dzień dbają o to, by skały nie zarastały krzewami. W tym momencie jako parki krajobrazowe prowadzimy różne zabiegi ochrony czynnej, czyli takiej ochrony, która ma na celu utrzymanie tych zbiorowisk. Na terenie wąwozu bolechowickiego prowadzony jest wypas kóz. Wypas kóz ma na celu odsłonięcie skał, ma uchronić przed zarastaniem tych skał przez różne krzewy czy później drzewa i w ten sposób lepiej naświetlone murawy naskalne zachowują cały czas swoje bogactwo. A to jest bogactwo nie tylko roślinne, ale też bogactwo owadów, które bardzo licznie występują na takich murawach. Dolinki krakowskie zachwycają jednak bez względu na porę roku. Aby się o tym przekonać, wystarczy je odwiedzić.